Środa, 18 marca, serwis informacyjny ITV Bełchatów. W dzisiejszym programie warto próbować. Co dalej z gazownią? Dołącz do akcji. Za nami festiwal Misja Kobieta, impreza, w której uczestniczyły bełchatowianki szukające inspiracji w życiu i możliwości działania. Organizatorzy zaprosili do dyskusji ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Ambasadorką festiwalu była Ilona Felicjańska, która mówiła o tym, co jest dla niej w życiu ważne. Ważne jest szukanie pasji. Moim marzeniem byłoby, aby wszystkie kobiety w Bełchatowie, w Polsce i na całym świecie zajmowały się tym, co sprawia im przyjemność, bo jeżeli z naszej pasji zrobimy zawód, to tak jakbyśmy nigdy nie pracowali i wtedy z całą pewnością będziemy budzić się w poniedziałek i myśleć, no nareszcie idę do pracy. A jest to możliwe. Jeżeli coś robimy dobrze, to sukcesy muszą przyjść. Jeżeli coś będziemy robić skutecznie i pokazywać to, to ten sukces przyjdzie. Oczywiście nie można bardzo szybko wymagać tych sukcesów, zwłaszcza finansowych. No niestety najczęściej jest tak, żeby coś wyjąć, trzeba włożyć. Trzeba zainwestować i poczekać i mieć dużo cierpliwości i ciężko pracować, aby te efekty przyszły. Podczas dyskusji, w której brały udział bełchatowianki, mówiono, że Bełchatów jest specyficznym miastem i być może dlatego trudno tu kobietom działać, otwierać firmy i dążyć do samodzielności. Ilona Felicjańska zachęcała, by jednak odważyć się spróbować. Dyskutowanie o tym, czy Bełchatów jest dziwny, czy Polska jest dziwna, czy to życie jest takie niesprawiedliwe, nie ma sensu. Życie jest takie, jakie jest. Nikt nam nie obiecywał, że będzie sprawiedliwe. Ważne jest, abyśmy my odnaleźli swoją drogę w tym życiu. Abyśmy przestali jęczeć i narzekać i wzięli sprawy w swoje ręce. Kiedyś, kiedy próbowałam oddać sprawy w cudze ręce, kiedy chciałam być tylko obok tego życia, no efekty były, jakie były. Od jakiegoś czasu sama jestem za siebie odpowiedzialna. Nareszcie czuję się dojrzała. Powolutku wstaję. Ale mam nadzieję, że tą firmę, jaką buduję, to będzie już firma zbudowana na silnych fundamentach. Nie ma co narzekać, po prostu trzeba działać. Trzeba pozbyć się tego strachu. Czasami wolimy być w tym złym miejscu w swoim życiu, bo boimy się wykonać ten krok. Ja tych kroków w życiu pokonałam bardzo dużo. Oczywiście niektóre spowodowały, że się potknęłam, ale inne pokazały mi, że ten strach naprawdę ma wielkie oczy. Każda kolejna decyzja podjęta i zrealizowana powoduje, że idzie się do przodu jeszcze łatwiej. Nie da się uniknąć błędów. Błędy są, ale te błędy są właśnie po to, żeby nas czegoś nauczyć, żeby ich więcej nie popełniać, żeby dostać lekcje. Ja przez pewien czas miałam firmę eventową, organizowałam imprezy i pokazy mody. Dlaczego? Dlatego, że chciałam robić imprezy charytatywne i nie chciałam prosić nikogo, żeby robił to charytatywnie, bo to ja czuję się społecznikiem. Ale czerpiąc z moich doświadczeń bycia modelką, z bywania na różnych imprezach, no wiedziałam, jakie są czynniki. I czułam się jak ryba w wodzie troszeczkę. I te imprezy, jakie organizowałam, no były dopięte, nawet jeżeli nie były duże, to były dopięte na ostatni guzik. No i efekt był taki, że z tych moich małych, charytatywnych imprez zaczęły pukać do moich drzwi firmy, takie jak Coca-Cola czy Mattel, prosić mnie, żebym zrobiła im imprezę, bo mi wychodzi, bo ja wkładałam to swoje serce i swoją pasję, więc warto. Jak zapowiadają organizatorzy festiwalu Misja Kobieta, w planach są już kolejne tego typu imprezy mające na celu zaktywizować lokalną społeczność do działania. Imprezę przygotowała Fundacja Nitka oraz Fundacja Akademia Zdrowego Życia przy współpracy MCK. Bełchatowskie starostwo od 2 lat jest w posiadaniu budynków po firmie Fazbud przy ulicy Pabianickiej. W tym roku planowane jest dostosowanie budynków do potrzeb urzędników i petentów. W związku z tym starostwo ogłosiło przetarg na przebudowę pomieszczeń. Przeniesienie poszczególnych wydziałów starostwa powiatowego Bełchatowie ma na celu przede wszystkim poprawę warunków obsługiwania klientów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Poprzez tą infrastrukturę, którą zaadaptujemy na potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji większe sale obsługi. Planuje się, że do budynków przeniesione zostanie archiwum urzędu, pomieszczenia socjalno-gospodarcze oraz kilka wydziałów, w tym m.in. Wydział Komunikacji i Dróg, Ochrony Środowiska oraz Zespół Obsługi Teleinformatycznej. W ich miejsce przeprowadzone zostaną wydziały z ulicy Czaplinieckiej 96, gdzie swoją siedzibę ma obecnie Zespół do Spraw Promocji, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Mamy nadzieję, że wszystkie sprawy dotyczące postępowania przetargowego
będą szybko przebiegały, nie będzie żadnych problemów z tego tytułu. Jeszcze w tym roku planujemy przeniesienie poszczególnych wydziałów. Dodajmy, że na parkingu wymienione zostaną słupy oświetleniowe, a przy wspomnianych budynkach wybudowane będą zewnętrzne windy dla osób niepełnosprawnych. Termin składania dokumentacji przetargowej upływa 9 kwietnia. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych imienia Zbigniewa Herberta w Bełchatowie to pierwsza szkoła w naszym powiecie, która wprowadziła dziennik elektroniczny zamiast tradycyjnego papierowego. O funkcjonowaniu systemu opowiadali podczas konferencji prasowej przedstawiciele rodziców i uczniów oraz sama dyrektor szkoły Małgorzata Jasitczak. Wszyscy podkreślali, że dziennik nie zastępuje osobistego kontaktu rodziców z nauczycielami, a stanowi jedynie dodatkową formę kontroli i informacji. System umożliwia m.in. sprawdzanie postępów w nauce i kontrolę frekwencji. Na bieżąco można śledzić też planowane wydarzenia szkolne bądź terminarz sprawdzianów. Dodajmy tylko, że szkoła organizuje w poniedziałek 23 marca dzień otwarty. Zainteresowani edukacją w Herbercie mogą więc zapoznać się z funkcjonowaniem e-dziennika bezpośrednio w placówce. Podczas cotygodniowej konferencji w Urzędzie Miasta Bełchatowa poruszona została m.in. kwestia budynku po starej gazowni. Pojawił się plan zagospodarowania obiektu pod kątem lokali komunalnych. Według wstępnych ustaleń powstanie tam 8 mieszkań o obniżonym standardzie. Nie jest znana dokładna data rozpoczęcia inwestycji, ale prawdopodobnie nie będzie to najbliższy rok. Jak zauważa wiceprezydent Ireneusz Owczarek, wszystko zależne jest od przebiegu procedury administracyjnej oraz budżetu. W okolicy budynku znajduje się duża działka, na której także istnieje możliwość zaprojektowania w przyszłości budynków socjalnych. Pokazy, interaktywne lekcje i stoiska wystawców – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na zwiedzających Festiwal Nauk Technicznych. Impreza odbędzie się w czwartek 19 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie. Festiwal Nauk Technicznych w naszej szkole to przede wszystkim spotkanie w tym roku dotyczy głównie kwestii gier komputerowych, informatyki, a także kierunków medialnych, ponieważ w naszej szkole mamy kierunek technik usług reklamowych, jest to kierunek związany z tematem, mamy także szeroką bazę informatyczną. Zapraszamy na, no myślę, że ciekawy program, bo związany z tą tematyką. Zaczniemy od wykładu na temat cyberprzestrzeni, na temat informatyzacji we współczesnym świecie, a potem przejdziemy do warsztatów typowo edukacyjnych dotyczących właśnie informatyki. Następnie będziemy proponowali młodym ludziom ciekawe lekcje interaktywne, zapoznanie się także z nową platformą Moodle, platformą nowoczesnego nauczania. I przejdziemy do ciekawych konkursów Omnibus Przedsiębiorczości i Informatyki. Organizatorzy zapraszają zorganizowane grupy gimnazjalistów wraz z wychowawcami w godzinach 9:15, 12:30. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. W najbliższy weekend będzie można wspomóc finansowo chore dziecko, na rzecz którego biegacze amatorzy z całego powiatu prowadzić będą charytatywną akcję pod hasłem Pobiegnijmy i zatańczmy dla Rafałka. By wziąć udział w biegu, wystarczy uiścić opłatę startową w wysokości 10 zł. Nasz bieg odbędzie się w Parku Olszewskich. Minimalny dystans to jedna pętla o długości około 1 km. Maksymalnie do pokonania będzie 5 km. Po raz kolejny drużyna Szpiku oraz klub biegaczy Spartacus organizują w Bełchatowie zbiórkę pieniążków. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapraszam w najbliższą niedzielę na charytatywny maraton zumby, który odbędzie się w Liceum Kochanowskiego o godzinie 16. W przerwie maratonu wystąpi zespół ludowy Kurnosianki. Wstęp to jedyne 20 zł i cały dochód zostanie przeznaczony na rzecz Rafałka Szymanka. Dwudniowy happening to nie wszystko. Przez cały tydzień na fanpage'u klubu biegaczy Spartakusa na Facebooku trwają licytacje, z których dochód również wesprze konto chłopczyka. Oprócz biegu odbędzie się także licytacja różnego typu gadżetów, m.in. tej oto koszulki z krybeł hatów, z kompletem autografów sztabu szkoleniowego zawodników oraz z wejściem na mecz finałowy z klubem Kibice na nasz sektor. Dodajmy, że zwycięzca licytacji powinien być obecny 21 marca o godzinie 16 w Parku Olszewskich w celu uiszczenia opłaty oraz odbioru wylicytowanego przedmiotu. Początek biegu w sobotę o godzinie 15.